Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj akcja talerzowanie ruskim. O kurde. Tutaj, żeby się w tę dziurę nie wpierdzielić, to jest dziura po ostatniej stopie z 60 na tym kawałku. Tutaj musiał mnie wyciągać kolega koparką. Było dość mocno się 60 zastała. Tak jak wspominałem, jeden kawałek już mam zrobiony pod zasiew. Miałem po tej talerzówce jeszcze to bronować, ale stwierdziłem, że to tak fajnie się w miarę uprawiło i nie będę po prostu tego włóczył, tylko prosto tą ziemię po talerzówce to zasieję, no i na sam koniec najwyżej przejadę bronami, żeby zboże nie leżało na ziemi. Zobaczymy, jak ogólnie, jak będzie poza siebie. Może nie będę tego robił. Z tego względu tak nie będę robił, dlatego że po prostu bronami ujeżdżę to. No i po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, będzie zboże leżeć na ziemi. A wilgoć jest, właśnie chcę dzisiaj to zasiać. Zobaczymy, jak mi się to uda. No tutaj morduję ten kawałek właśnie talerzówką. Tak to idzie na razie. Pomalutku, na spokojnie, podnośnik na funkcji pływającej. No i ruszek sobie daje, daje radę, co ma nie dawać. Tutaj kawałek musiałem jeszcze doorać. Wczoraj orałem, już nie nagrywałem tutaj odcinka z tej orki. To, co zostało po zimie, musiałem po prostu doorać. Bo tutaj chcę zasiać mieszankę jęczmienia z owsem, a na tamtym mniejszym kawałeczku zasieję sam jęczmień. I tak to się prezentuje. No są wertepy, ale nic się na to nie poradzi. Nie jest jakiś tutaj wybitnie duży kawałek. Zrobi się, zasieje się i będzie rosło. Jest trochę jeszcze wilgoci tutaj w tej ziemi. Właśnie chciałem dzisiaj właśnie to zasiać. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić do wieczora. Co prawda to tylko muszę stależować i siewnik przygotować. On jest praktycznie odsłonięty, bo jak wyciągałem agregat ostatnio, no to agregat stał za siewnikiem, czyli teraz tylko podjeżdża się pod siewnik. Ciach, ciach, ciach. I siewnik jest zaczepiony, zrobi się próbę kręconą. Nie wiem jeszcze, na ile ustawię jęczmień, a później tą mieszankę. A jeszcze muszę zwiać owiec. O, owiec muszę jeszcze przewiać. Przepuszczę go trochę przez zwialnię, żeby coś tam w razie czego odpadło. No i tak. Tak to się prezentuje. No trochę mi tu zejdzie, wiadomo, że to jest dłużej spory niż 60, miałbym to talerzować. Ale dobrze, że Rusek podołał w tej talerzówce. Remont 60 zeszedł na drugi plan, że tak powiem. Na razie trzeba zrobić robotę w polu. Później znowu będziemy działać przy 60. Pokażę wam trochę z tyłu, jak to się widzi. To trzeba będzie jeszcze poprawić, jeszcze raz. Ja tam, jak robiłem ten drugi kawałek, to na ukos jeździłem. No i to fajnie się doprawiło. I tak już jest lepiej niż czymkolwiek kto to zrobił. No. Agregatem nie da rady Rusek, bo tutaj by te kuty wszystko wyciągał na wierzchu, a tak to talerzówka coś tam potnie i będzie ok. A pokażę wam później, jak skończę to pole, jak to się będzie prezentować.
będziemy działać dalej z akcją Zasiewy 2022. Zapinamy siewnik. Trzeba najpierw go odgruzować. Siadło. Cięgno, zawsze spoko. Tak. Ten tu. A tamten jak? Kurde. Nagimnastykować. Dobra, jest. Nie będzie przeszkadzać. Musimy tak go wyprowadzić, bo tam jest przysunięte dość mocno te blandeki. Dobra. Odbić ręce, odbić tą. Trzeba tu kiedyś posprzątać. Sprzęt pracuje pełną parą. Poznaję, jak już jest wyprowadzony, spięty z ruskim. Taki jęczmionek, taki owies w mojej hodowli. Po certyfikacie zmieszamy go z tą. Z czym? Z jęczmieniem i będzie mieszanka. Trochę odpada powoli. Leci, bo on jest dość taki tępy i się tutaj zbiera na tych, na sitach. No trzeba się niestety przymordować, no ale odwieje się to teraz, zawsze to będzie inaczej. Wczoraj udało mi się zasiać jęczmień. Byłem szybko jeszcze u Bartka po jęczmień właśnie, bo ja swojego nie miałem. I co? Wczoraj jęczmień był zasiany z dawką. Jaką dawką? 235 kg chyba, czy 237. W tych granicach było norma wysiewu. Natomiast
Natomiast tutaj jest mój owies zeszłoroczny, tak, owies, i zmieszałem to z jęczmieniem. Tym od Bartka taka mieszanka pójdzie na ten drugi kawałek, tam jest trochę więcej, no to cały siewnik powinno wystarczyć. Dawka tutaj docelowo jest ustawiona na 230 kg. Taka się ustawiła, nie będę zmieniał. Powinno być. Także cóż, zamykam siewnik i zbieram się na pole, bo już jest południe. Żeby to zasiać, dzisiaj jeszcze muszę sadzejki to poodbezpieczać. Tu jest. Tu jest. Dobra. Się nie połamały. Dobra, wsio. Także ja wyruszam na pole i widzimy się na polu. Zobaczymy sobie, jak to ubywa z siewnika. Nic się nie pozapychało, nie. Coś tam ubyło. Niedużo, ale ubyło. Chyba zwiększymy jeszcze wysiew, bo mi zostanie tego towaru. Tak, zwiększymy, bo tam i tak jeszcze tutaj damy na piątkę. Damy na piątkę. I powinno być ok. Ścieżek tutaj nie robię. A nie chce mi się już. To jest nie duży kawałek, jak wspominałem wcześniej. Thank you.
włączyć kamerę. Tak to się prezentuje. No, buty wyszły teraz do wierzchu, ale powinno być. Może co urośnie, o ile będzie woda, bo jak nie będzie wody, to choćby nawet pole było doprawione perfekcyjnie, to nie urośnie. No i to tak. Taki odcinek z uprawy i siewu wiosennych. Robimy sobie jeszcze troszeczkę. Robimy sobie poprzeczkę i kończymy ten odcinek. Nie ma co tutaj więcej gadać. Będziemy obserwować, czy coś tutaj urośnie, czy nie. Także będę się z wami żegnał. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, jakiś komentarzyk, a ja jadę na bazę. Także do następnego odcinka. Cześć! Daj mu! Ale synchronizacja piękna.